Cześć kochani, witam was serdecznie. Dzisiaj coś innego, a nie vlog, bo chyba, nie wiem, 3-4-5 dni z rzędu były vlogi. Dzisiaj taki filmik pogadankowy o kosmetyciach. Nadchodzi naprawdę spory haul kosmetyczny, bo czekam jeszcze na zamówienie z Glam Shopu. Mam sporo nowości i pokażę wam je w oddzielnym filmiku, bo wiem, że takie haule z kolorówką lubicie, a długo takiego filmiku nie było, więc za niedługo się na pewno pojawi, tylko przyjdzie właśnie paczka. Dzisiaj chcę wam pokazać trzy rzeczy. Mam podkład, korektor oraz taki błyszczyk, pomadkę, więc przetestujemy sobie to takie pierwsze wrażenia, testy na żywo. I na początek nałożyłam na skórę bazę. Nałożyłam odrobinę tej bazy ze Smashboxa, to jest ta Petal Metal Primer. Ona już jest chyba niedostępna. Przynajmniej to była limitka, ale wiecie, te limitki to często wracają, takie pseudolimitki. I mam tutaj dzisiaj dla was odlewkę podkładu z marki Guerlain. Nie będę łamała sobie języka, bo pewnie tak źle to wymówię. To jest podkład, który w opakowaniu wygląda jak perfumy. Jest dosyć sporo odcieni. Dzisiaj wam tutaj napiszę dokładnie ile. I on w Polsce kosztuje 256 zł, z tego co widziałam, a oczywiście w UK 44 funty, czyli standardowo tutaj jest taniej. O te przynajmniej, nie wiem, 30-40 zł. Ale to już taki klasyk. Chyba nigdy nie było takiej sytuacji, że podkład tyle samo kosztował w Polsce co w UK. Także bez komentarza. No i jestem teraz na stronie Sephory i ja mam tutaj odlewkę koloru 00N. Sama sobie wybrałam. I kolory są bardziej właśnie żółte, neutralne lub ciepłe. Także fajnie, że jest taka szeroka gama kolorystyczna i też dużo ładnych, jasnych kolorów. I producent mówi tak, 97 składników pochodzenia naturalnego. Podkład ma przez 16 godzin na skórze wyglądać naturalnie oraz ma mieć takie naturalne wykończenie oraz ma zapewniać skórze blask. Tutaj zdanie, które mówię wow, ktoś o tym pomyślał. Komfortowa formuła jednoczy się ze skórą, a więc umożliwia modulowanie intensywności makijażu. Kryje lekko lub średnio. Bardzo tak fancy szmancy, także super. Cera bardzo jednolita, bla bla bla. Unikatowy, nowatorski flakon, to racja, bardzo, bardzo ładny. Produkt dostępny w 30 odcieniach, także naprawdę na bogato. Ja widziałam tylko kilka filmików na YouTubie i były one bardzo różne. Albo dziewczyny mówią, że się rozwarstwia, wygląda tragicznie, albo wygląda przepięknie. Więc to jest pierwsza rzecz, którą sobie dzisiaj przetestujemy. Drugim kosmetykiem na dzisiaj będzie nowa wersja kultowego produktu marki YSL, to jest tusz Eclat numerek 2. I ja tutaj mam tę wersję teraz tusz Eclat, tak, tusz Eclat, jak się chyba mówi, High Cover, czyli, co powiem, ten korektor w wersji mocno kryjącej. Oczywiście to będzie wersja taka mocno kryjąca pod tytułem Tarte Shape Tape czy Too Faced Body Sway, tego absolutnie nie oczekuję. Ale zobaczę, czy będzie jakaś różnica pod oczami, więc założę sobie pod jedno oko ten mój stary sprawdzony, a pod drugie ten bardziej kryjący. Co jest tylko irytujące, że odcienie jakby się nie pokrywają. Tutaj mam numerek 2, a w tej nowej wersji musiałam wziąć odcień 0.5 Vanilla. I powiem wam, że słaba jest selekcja, jeśli chodzi o kolory, bo są albo takie pomarańczowe, albo takie mega bluzkiniowe, ciemne. Nie ma takich ładnych, jasnych, beżowych odcieni, ale to wam pokażę właśnie, jak one kłosie wyglądają. I miałam fanabeli pod tytułem chcę jakiś fancy, szmancy błyszczyk. I chciałam w innym odcień, chciałam numerek 170, ale pan mi pokazał ten 450 i w sumie go wzięłam. Chociaż nie wiem, czy nie wrócę jeszcze po ten 170. Ale nieważne, i to jest Estée Lauder Pure Color Envy Sculpting Gloss 5.8 ml, numerek 450 i to jest taki ciemno-różowy odcień. Nosiłam go wczoraj tak trochę przez chwilę, żeby sprawdzić, jak wygląda. Bardzo ładne opakowanie, też dosyć ciężkie jak na błyszczyk. Można powiedzieć, że czuć go w ręce, więc to są nasze trzy gwiazdy na dzisiaj. No i może zrobimy tak, że na połowę twarz nałożymy sobie podkład gąbeczką, na połowę pędzelkiem, który oczywiście sobie też zwilżę, nie zawaham się. Przychodzi specjalny pędzelek do tego podkładu, ale on chyba kosztuje tyle samo co podkład w Polsce, co widziałam, 250 zł, a wygląda po prostu tak bardzo tanio, byle jak, nie wiem, tam jakiś klik innowacyjny, ale serio? Za te pieniądze wolałabym kupić, nie wiem, jak one się nazywają, Artist Brush, nie wiem, Airbrusha, Artist Brush, albo nie wiem, pędzelek od Maksyneczki, a nie jakiś taki, wiecie. Także pędzel mnie nawet w ogóle nie przekonuje. No i dobra, tutaj opakowanie było zaklejone, także nie wiem, ile tam pani w sumie tej próbki dała, więc zobaczmy, jaka próbka w John Lewis była tutaj dla mnie przygotowana, bo pani już miała odlewki porobione wcześniej.
Nie no, wydaje się, że trochę produktów w środku jest, może nie jakoś zatrważająco dużo, ale jestem ciekawa. Kolor jest dosyć ładny, taki właśnie beżowy, ma delikatnie żółte tony, to jest niby ten neutralny. O, może powiedzmy, że jest neutralny, więc sprawdźmy sobie pierw formułę, czy w ogóle on zastyga, co się tutaj dzieje. No i on jest taki jakby trochę kremowy, tłustawy, można powiedzieć, pod palcami, jakby miał jakąś fajną pielęgnację. Kolor jest naprawdę ładny, no i zobaczymy sobie, czy on nie będzie oksydował. Mam nadzieję, że nie, bo muszę wyjść z domu dzisiaj. Więc na połowę twarzy nałożymy sobie gąbeczką, więc wciskam niewielką ilość. Jeśli pamiętacie, kiedyś kochałam podkład właśnie z Guerlain, teraz nie pamiętam nazwy, no przecież gdzieś tutaj z boku. I to był podkład, który ja po prostu kochałam, ubóstwiałam. To był taki podkład upiększający, po prostu coś ślicznego. I po bardzo tak do niego wróciłam, to on strasznie w mojej skórze źle wyglądał. On po prostu się nie utrzymywał, ślizgał, wyświecał się, po prostu wyglądałam tragicznie. Więc dobra, nie myślę, gdzie on jest. Ale ładnie się do skóry dopasował, czy wy to widzicie? Wow! Takie delikatnie łuszczące wykończenie. No, i z tego co gdzieś tam też, może go męczmy od razu stemplowała, to jest Beauty Blender Odcień Nude. Producent też gdzieś tam zaleca aplikowanie go na olejek ze swojej oczywiście serii, wiadomo. Ja mam pod spodem dzisiaj pierwszy raz olejek marki Mohani truskawkowy. Więc dobra, wciskamy. Powiem wam tak, pierwsze wrażenie, szybko się wtapia. Krycie jest raczej delikatne, nie powiedziałabym, że jest średnie. Jest jakieś świetliste wykończenie, ale to też przeważnie przez olejki. Jeśli chodzi o mnie, ale też baza jest rozświetlająca. Ja nie lubię takich płaskich, matowych podkładów. Więc kolor myślę, że jest bardzo dobrze dobrany. Identyczny, może nie identyczny, bo ciężko znaleźć coś, co jest identyczne, ale dobrze dopasowany do mojej szyi. Nic mi się tutaj nie odcina. Zawsze trochę na ucho, żeby nie było tak czerwono. Więc zobaczcie, kochani, z bliska, jak to wygląda. Na pewno nie wchodzi w pory. Ładnie się wtapia, szybko się wtapia. Cienka warstwa. To jest taki efekt, który ja bardzo, bardzo lubię. Mega mi się podoba. A odczucie na skórze, nic mi się nie lepi. W ogóle nie czuję, że miała cokolwiek na buzi. A że już jesteście tak blisko, to może z drugiej strony zrobimy sobie to samo, czyli odrobina. Ja jeszcze go przetestuję z innymi bazami i najwyżej w jakimś vlogu dam wam później znać, co sądzę. Konsystencja jest taka ni to gęsta, ni lejąca, taka w sam raz tak naprawdę, ale dziwię się, że on nie pachnie, bo ja pamiętam, że podkłady z Guerlain przeważnie były perfumowane, a tutaj nic się nie dzieje. Wezmę sobie jeszcze odrobinę. Patrzcie, on tutaj był na ręce, jak on się pięknie wtopił, po prostu wow. Po prostu wow. No i nie, on tutaj nie ciemnieje. On się tutaj dopasował ładnie do skóry. Tutaj przez chwilę wydaje się wręcz za jasny, ale wygląda pięknie. Ja też mam takie przeczucie, że on może wyglądać fantastycznie nałożony palcami, tak na szybkość, jak po prostu rozsmarowany, wciśnięty w skórę. Wow! No powiem wam, że jakbym tak sobie słoczone ręce zrobiła, to bym powiedziała w sklepie. Ja już nie patrzyłam na podkład kilka tygodni temu, ale tak mówię, pewnie drogi. Nie potrzebuję, ale wiecie. Dobra, pędzelek płaski i tutaj mam końcówkę Maca Fix Plusa przelaną do opakowania z Sephory, bo tutaj uwielbiam tą mgiełkę. Ten produkt w sobie sam też był bardzo, bardzo fajny. Patrzę, która godzina. Także zawsze sobie tak odrobinę spryskam pędzelek, odbiję nadmiar i dopiero stempluję. To jest taki trik, dzięki któremu wasz podkład będzie wyglądał tak bardziej glow na skórze. Będzie się też lepiej i szybciej wtapiał, bo pędzelek będzie zwilżony i naprawdę myślę, że warto sobie spróbować taki rodzaj aplikacji, jeśli lubicie pędzle. No i ja to od razu widzę, od razu, a to jest już standard, wiecie co powiem, że większe krycie jest przy pędzelku. Tutaj już takie krycie jest dla mnie w kierunku średniego. No, to już, tutaj już fajnie kryje. Także pozwólcie, że poświęcę chwilę na wprowadzenie produktów w skórę i dołożę sobie taką jeszcze minimalną tutaj ilość pod tutaj na policzki, żeby mieć trochę to okrycie większe i na żuchwie, ale tak razu po aplikacji podoba mi się. Zobaczcie, kochani, z bliska, jak on wygląda na skórze. Przepięknie. Wow. Efekt wow. Ślicznie się wtapia.
Ja naprawdę czuję, że on nałożony palcami, rozsmarowany, skoro się udał cudownie, więc na pewno sobie przetestuję i napiszę Wam później w opisie na dole, czy palcami nałożony wygląda lepiej, gorzej, jakie są moje wrażenia, więc bardzo ładnie się w skórę wtopił, tak ją rozświetlił. Skóra wygląda na taką zdrową, wyspaną, nawodnioną, po prostu bardzo, bardzo ładnie, więc mega mi się to podoba, mega, 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 i przykrył to, czego ja tak nie lubię, pomimo że wcale się nie spodziewałam tego efektu krycia, więc krycie naprawdę można budować, jak? Modułować, modulować, nieważne. Ale ważne, żeby się kawę napić, także łyczek szybciutko, siup. I teraz produkt, który jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo pokazywałam Wam na pewno ostatnio w ulubieńcach, że przyklejałam się teraz do tego produktu marki właśnie YSL. To jest tusz Eclat numerek 2 i to jest taki delikatnie rozświetlający, lekko kryjący produkt, który jest w bardzo takiej lekkiej formie, ponieważ tutaj, może Wam pokażę, jak on wygląda, żeby Wam też swatche zrobić z kolorami. Wygląda przepięknie pod oczami, fajna, szybka aplikacja, cudowny produkt na co dzień, do cery dojrzałej, do cery, gdzie już mam jakieś zmarszczki, właśnie linie mimiczne, bardzo fajny produkt. To nie jest krycie na poziomie, nie wiem, właśnie tych wszystkich mocno kryjących pod tytułem Makeup Forever Full Cover czy Tarte Shape Tape. Nie, to nie jest w ogóle to. To jest delikatny, lekki, taki fajny produkt na co dzień. Ja kiedyś miałam właśnie z Estée Lauder taki BB On Glow w podobnej formie, to on był chyba troszkę taki bardziej chubby, taki grubszy z opakowania, ale miałam też z Collection taki właśnie wyciskany, który wyglądał przepięknie, kosztuje chyba 4 funty, ale wiecie, miałam tutaj trochę, że powiem, miałam ochotę dać więcej, więc kupiłam sobie ten na lotnisku i on na lotnisku był oczywiście troszkę tańszy, ale kolor wygląda w ten sposób, czyli on ma takie delikatnie jakby brzoskwiniowe tony w sobie, ale bardzo ładnie tutaj wygląda pod oczami. Widzicie, jakie mam dopuchnięte ci oczy? Myślę, że to doskonale będzie widoczne, więc tym bardziej jego siostra, starsza siostra, znaczy młodsza siostra, bo to jest starsza, młodsza siostra, jest bardziej kryjąca i ja już powiedziałam, niestety kolory się z sobą nie zgadzają, co mnie trochę podirytowało. I tutaj mamy również 2,5 ml, cena regularna to chyba 20 parę funtów, 26 czy jakoś tak, także no ale to wiadomo, jaka marka, tanio tutaj nie jest. Więc opakowanie się różni tym, że ma taki czarny detal i właśnie jest napisane, że produkt jest bardziej mocno kryjący, więc już Wam pokażę, kolor wygląda z drugiej strony. I teraz największa satysfakcja, czyli klikanie. Ja kupiłam ten produkt w październiku. Używałam go na początku kilka razy w tygodniu, teraz używam go praktycznie codziennie, więc nie jest ta pojemność duża, ale jest naprawdę wydajny. O, jest! Jest, jest, jest. Tak, już Wam pokazuję kolor. Jak wygląda w porównaniu do tego. Też nie chcę zbyt dużo go tutaj marnować, bo to wiadomo, dużo towaru nie ma w środku. I on jest bardziej taki żółtawy, więc kolory nie są do siebie w ogóle zbliżone. Ale jak Wam powiedziałam, dwójka w tej wersji kryjącej była naprawdę bardzo ciemna. W ogóle kolory, wiecie, jeden w prawo, drugi w lewo, w ogóle koło siebie nie stały. Ale też przy okazji zobaczycie, jak wyglądają pod oczami, bo może nigdy nie używałyście. Więc pod prawo oko nałożę sobie ten bardziej rozświetlający i tutaj już sobie go pakuję. Ja go uwielbiam na rano i albo palcami go rozprowadzam, albo pędzelkiem syntetycznym, więc to, co było tutaj, jak powiem, wyciśnięte, nałożyłam. I ja mam dwa pędzle, którymi lubię aplikować te produkty. Albo lubię właśnie Artist Brush, tutaj mam numerek 04, czyli taki mały, fajny do rozsmarowania. Lubię też takie pędzelki płaskie do wklepywania, też kuleczki są całkiem spoko, tak żeby punktowo ten produkt, jak powiem, rozmasować. Ale wywiozą do salonu, kurde, muszę go przewieźć z powrotem, bo mam taki pędzelek właśnie, jakby taką dużą wersję syntetycznego języczka. I Wam może tutaj pokażę, jak on wygląda. Ja lubię tak w skórę wciskać, jeśli mam czas oczywiście, tak? No ten pędzelek jest dosyć mały, ale też się tutaj całkiem fajnie sprawdzi. Chodzi o to, żeby to włosie było syntetyczne. No myślę, że to już jest od razu widoczne. Mam nadzieję, że nie jestem taka blada, jak w rzeczywistości. Tutaj sobie się widzę w aparacie, może grubina przyciemnie. To jest produkt, który bardzo szybko się blenduje.
pięknie się wtapia w skórę. Jeśli już mamy właśnie pierwsze zmarszczki, czy jakieś kurze łapki, linie mimiczne i tak dalej, koło oczu nam się tutaj dużo dzieje, to to jest korektor, który bez problemu można nałożyć, nawet jeśli nie mam jakiejś super mega mocnej pielęgnacji, bo on po prostu nie podkreśla nam zmarszczek. To jest chyba najbardziej kultowy ogólnie taki produkt z YSL. I chyba każdy dziś o tym produkcie słyszał. No i zobaczcie, jak on ślicznie wygląda. Cienka warstwa nałożona pod oczy, delikatne krycie, no nie widać, że produkt jest na skórze, zawsze pięknie się wtapia w inne podkłady i zobaczcie, on tutaj na skórze się wydaje trochę ciemniejszy, ale pod oczami bardzo ładnie wygląda, neutralizuje tutaj nam ten fiolet. Ja nieraz lubię sobie tak dołożyć jeszcze odrobinę, co mi tutaj zostało, w sam wewnętrzny kącik, o dosłownie w tym miejscu, no bo tutaj z reguły te śnice są największe i tak sobie lubię doklepać. Gąbką też czasem go aplikuję, ale rzadko, bo jednak gąbka mi go zjada, a mi go szkoda. Więc patrzcie, jaka jest różnica. Tak to wygląda. Naprawdę, szczerze polecam. Są oczywiście tańsze zamienniki, ale jeśli macie ochotę komuś zrobić prezent, czy nie wiem, kupić mamie, cioci, jakiś fajny taki burzi, prezent na bezsłówce, bo nic nie zdążycie przywieźć, no to myślę, że warto. No i dobra, nauczmy sobie teraz, czy mają różne zakrętki. Ja raczej tą samą. Więc nałóżmy sobie teraz pod drugie oko, numerek 2. Konsystencja, jeśli chodzi o nie, czekajcie, to pomacam sobie, bo tak nie sprawdzałam w sumie, ten bardziej klejący wydaje mi się bardziej wodnisty, a ten pierwszy, ten oświetlający, taki bardziej kremowy, więc nie wiem, zobaczymy. No i dobra, nakładamy w takiej samej ilości. Mam nadzieję, że jakoś mi się tu bardzo nie będzie odciskać pod oczami. Także to, co tutaj było na pędzelku, aplikuję. Wiem, że niektórzy robią dosłownie 3 kropki. Ja zawsze potrzebuję pod oczami krycia i rozświetlenia, bo ja nie sypiam. I teraz, ponieważ ten pędzelek mam jeden brudny, a mam wszystko wyjęte do salonu. Naprawdę, tutaj pędzli w domu, to ja mam tyle swoich. Bieda. Wszystko wam wyłożę. Najlepsze byście miały. I może teraz sobie rozprowadzę tutaj pędzelkiem, właśnie tym Artist Brush czwóreczką i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jest taki pędzelek, który zawsze daje zajebistości produktom, bo on sprawia, że produkt jest tak delikatnie w skórę wpracowany, że w ogóle go nie widać i jeśli nałożymy produktu zbyt dużo, to on ładnie nam przesunie z tego miejsca. No i dobrze, tak sobie troszkę doklepię, troszkę docisnę. I nie wiem, czy to aparat odda, ale ja widzę, że tutaj jest mocniejsze krycie. On ma też aby więcej rozświetlenia w sobie i zawsze mówię, że z tej strony pada światło, z tej strony się może dać trochę ciemniej. Ale ja widzę, zwłaszcza tutaj w tym miejscu, że on kryje mocniej. Dołożę sobie jeszcze odrobinkę, zobaczmy, czy to można krycie budować. Tutaj w tym miejscu, gdzie właśnie potrzebuję tego wyspania, tych dodatkowych 3 godzin snu. Odrobinę, to jest naprawdę bardzo cieniutka warstwa. Zaufajcie mi na słowo. I doklepię sobie właśnie tym pędzelkiem. No i kochani, on jest mocniej kryjący. Nie wiedziałam w sumie, czego mam się spodziewać, bo stwierdziłam, że po prostu się ten skończy, będę miała drugi taki w pisaczku, raz, dwa, trzy, bam, 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 tap, tap, tap. A naprawdę różnica jest widoczna. Ja teraz trzymam tutaj to oko jeszcze zaczerwienione, jeszcze trochę. Ale myślę, że ogólnie jest ok. Zostawię sobie może ten produkt pod tym okiem, będę go dokładała, żeby było większe krycie z drugiej strony, bo wam pod koniec dnia pokażę, jak one na skórze wyglądają. Ale kochani, to jak wygląda podkład, to ja jestem po prostu w szoku. Bardzo mi się podoba i jeśli on będzie wyglądał tak dobrze, jak się zapowiada, to ja czuję do kupy. Skóra wygląda na rozświetloną, promienną. Widać, że jest na niej podkład, ale to podkład, który się wtopił i wygląda po prostu dla mnie, to jest efekt Guerlain, taki wow, coś na skórze. Takiego, wiecie, bardziej fancy szmancy, więc wygląda prześlicznie. Pozwólcie, że dokończę swój makijaż. Tak tylko na szybko, bo na oczy raczej nic dawać nie będę, tylko beżowy cień. Nałożymy sobie pomadkę. Będę jeszcze sobie teraz pudrowała opisy pod oczami i właśnie tak się tutaj teraz dotknęłam i powiem wam, że tutaj pod oczami nic nie czuję, taką tylko delikatność, aby jakiś był, nie wiem, kremik nawilżający, a z tej strony też nic nie czuję, ale jest delikatna lepkość, co na ręce było na odwrót, więc takie jeszcze są odczucia. No i oczywiście pudruję całą twarz makiem, to jest next to nothing w odcieniu
medium, mój ulubiony, najlepszy. Makijaż mam już prawie skończony, zostało mi jeszcze tylko nałożyć coś na usta i takie moje przemyślenia w aparacie, pięknie, na żywo, też bardzo mi się podoba, ale przy pudrowaniu wciskałam właśnie ten puder w całą twarz, ja czuję, że ten podkład cały czas jest trochę taki lepki. Cienka warstwa pudru, a dalej coś czuję, nie że, nie wiem, coś mi na twarzy siedzi, czy coś się tutaj lepi, czy wiecie, jest coś takiego tłustego, treściwego, nie, ale ma on takie delikatnie lepkie wykończenie, więc na to warto zwrócić uwagę, bo ja zauważyłam, kiedy aplikowałam oczywiście paletkę z Becky, to jest ta wersja Chloe, kiedy aplikowałam bronzer, oświetlacz, i róż, to kiedy aplikowałam bronzer, ja czułam, że mogę zrobić sobie plamy, ponieważ skóra jest bardzo delikatnie przypudrowana, a produkt, który jest pod spodem, czyli podkład, dalej ma taką lepkość i on się jakoś tak, nie wiem, wtapia w skórę, ale nie zastyga. Gdzieś dalej jest taka wilgoć z tego podkładu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale takie miałam wrażenie. Nie było problemu z aplikacją bronzera, ale musiałam patrzeć właśnie, żeby nie robić sobie plam, bo jeśli byście wzięły zbyt dużo produktu na pędzel i wiecie, zaczęły go aplikować, szorować i tak dalej, bo ja, wiecie, bronzer stempluję, żeby nie było plam, to gdyby się tak po prostu przesuwało, to mam wrażenie, że byłyby dziury, plamy i mogłyby się ściągać to, co jest pod spodem, ale ogólnie jest ok, więc to jest na oczach, na brwiach mam ten ciemny cień z paletki Allure, to jest po prostu wersja medium, czy jakaś ciemna, nie wiem, no i kredka z Benefit, tak na przodzie brwi, tylko numerek 5, i też mam wrażenie, przez to, że ten podkład jest taki delikatnie właśnie lepiący, taki, nie wiem, absorbujący, to też mam takie wrażenie od razu, że nie widać w ogóle pudru na skórze, także w ogóle, ja się niczym nie pryskałam i nie ma żadnego efektu właśnie pudrowości. Skóra jest po prostu ładnie rozświetlona, wygląda zdrowo, mega mi się ten efekt podoba, nie będę pryskała dzisiaj mgiełką wykańczającą, bo nie chcę tego efektu przekłamywać i powiem wam jeszcze może po kilku tygodniach używania tej mgiełki z MAC, to jest ta Fix Plus matująca i tej wam absolutnie nie polecam, ją należy wstrząsnąć, ona jest taka właśnie dwukolorowa i powiem wam, że po pierwsze zapach mi się nie podoba, to nie jest ten oryginalny Fix Plus, taki właśnie, nie wiem, świeży, fajny zapach, coś takiego miłego na skórze, tutaj czuję po prostu alkohol. I ona w moim odczuciu nie przedłuża w ogóle trwałości makijażu, więc ja ją wykończę, ale jeśli Fix Plus to normalne, jeśli mgiełka utrwalająca makijaż to oczywiście Urban Decay The Sleek. Tego maka nie polecam, nie sprawdza mi się w ogóle, a jakoś nie mam problemu z, nie wiem, trzymaniem makijażu w miejscu i stwierdziłam, że pierwszy przetestuję na sobie, gdybym chciała wyjść do salonu, dobrze, że tego nie zrobiłam na odwrót, bo te makijaże dziewczyny mi się tak fajnie nie trzymały, jak właśnie po Urban Decay, także... To im nie wyszło, przynajmniej nie w moim odczuciu, mi się nie sprawdza, więc niczym nie pryskam. I jeszcze co mam tylko na powiekach, mam tylko korektor z Catrice, to jest ten Liquid Camouflage numerek 015, właśnie taką drobinkę i prestiżowa paletka z Toma Forda, to jest ta Cocoa Mirage i mam tylko ten beżyk. Tą paletkę mam prawie od roku, bo dostałam ją chyba w sierpniu czy wrześniu od Kasi na urodziny i jeszcze nie było recenzji. Nie wiem, czy dalej chcecie recenzję tej paletki, dajcie znać, bo już naprawdę jest używana i opinię na jej temat mam. Także powiedzcie, czy dalej chcecie, czy już wam w ogóle przeszło, zapomniałyście, że ją mam. No na linii wodnej oczywiście cielisa kredka z Rimmela 005 minut z serii Scandalize. I tyle. No i nałożę sobie ten błyszczyk na usta, właśnie miałam na coś takiego bardziej poshi i chciałam pierwszy kolor taki bardziej nudowy, brązowawy, coś takiego ale pillow talk, a pan tutaj mi pokazał ten kolor i tak wiecie, w tym świetle mówię, o troszkę ciemniejszy, może będzie lepiej, ale także na żywo mam wrażenie, że to nie jest do końca dobry kolor do moich zębów, że mi trochę je tak poszarza, no ale... okej, zostawię sobie i najwyżej kupię jeszcze ten numerek 170 i tutaj mamy taki fajny, precyzyjny aplikator, oczywiście nie zrobiła testu błyszczyka, bo wiadomo, że on mi się pewnie za chwilę zje, ładny ma zapach, nie taki tradycyjny jak wszystkie błyszczyki, które znam, jest coś słodkiego, jak malinowa mamba, coś z mamy, coś taki właśnie słodki gumy do życia tutaj czuję, tak wygląda kolor, czyli taki właśnie brudny różyk, lekko transparentny odcień, ale przecież na całkiem
ładnie, nie mam żadnej pomadki, nie mam nic. Taka moja wskazówka. Ja uważam, że zawsze nasza pomadka, produkt, który aplikujemy na usta, powinien być ciemniejszy niż nasza tutaj właśnie czerwień wargowa, ponieważ jeśli używamy pomadek, które są jaśniejsze, po prostu na te usta wypłukują. Ja to widzę u wielu dziewczyn na YouTubie, ja to widzę często na YouTubie, że dziewczyny, które mają taką ciemną oprawę, czyli właśnie ciemne oczy, ciemne długie włosy i bladą skórę, nakładają bardzo jasne pomadki i po prostu robią się takie, wiecie, nie mam jest moje usta. Nacisk usta są wąskie, to warto je zaznaczyć czymś odrobinę właśnie ciemniejszym niż nasze naturalne usta. Jeśli uważamy, że te usta po prostu nie wiem, giną czy są za małe, to dać produkt bardziej błyszczący, bo wszystko co jest błyszczące zawsze bardziej odbija światło, optycznie nam wszystko powiększa, nie bez powodu tak dobrze zawsze robi taki nawet goły rozświetlacz we wnętrznym kąciku. Więc tyle z moich mądrości, nałożę sobie szybko. Przy takich różach na ustach moje oczy się robią bardzo niebieskie. Fajny, precyzyjny aplikator. I bardzo lekka formuła. Ładny kolor, mam w nim świeżo, dziewczęco na pewno. Ja lubię sobie tak odrobinę wyjechać poza górny kontur. Troszkę, ale to jest skill. Maluje się i gada. Na żywo jest bardziej różowy niż w aparacie, mam wrażenie. Ale bardzo ładny. Taki... Pan powiedział na wyspie właśnie Estée Lauder, że to jest jeden z najpopularniejszych kolorów. To jest taki hit sprzedażowy, nie wiem, ja to w życiu tych błyszczyków nie znała. Dobra. Tak to wygląda. Bardzo, bardzo ładny kolor. Świeżo, ładnie, wiosennie, dziewczęco. 450. Bardzo mi się podoba. I cieszę się, że jest trochę jaśniejszy na ustach niż w opakowaniu, ale też pamiętajcie, że jeśli macie znowu ciemniejsze usta, to ten kolor będzie na wyglądał inaczej niż na dziewczynie, która będzie miała bardzo, bardzo takie blade usta, bo tutaj nie ma jakiegoś mocnego krycia, on jest taki dosyć transparentny. Tutaj jest taka plama, bo sobie odbijałam pędzel z bronzera na taki goły podkład lepiący, który tam sprawdzi właśnie, jak będzie się przesuwał. Więc dobra, kochani, tak wygląda mój skończony makijaż. A błyszczyk w ogóle się nie lepi. Czuć, że jest coś na ustach, ale takiego bardziej nawilżającego. Nie wiem, kiedy ja mam szczęście na ustach, to teraz mogę to robić tak. Tak bardziej wiecie. Kaczyć dziubki. Ładny ten kolor jest. Nie no, podoba mi się. Wczoraj tak na szybko się pomalowałam i mówię, nie no, chyba zbyt różowy, ale... Podoba mi się. Dobra, bo nie przestań, że to mówisz, że patrzysz się tak na siebie i w ogóle zapatrzona. No, po prostu mówię, co widzę, że wygląda ładnie. Także wypuszczam pejsy na koniec. Dobra, będzie. I, kochani, jest godzina 9:08. Widać, jest 9:08, także jest wcześniej rano. I zrobimy sobie taki przynajmniej 7, 8, 9, może w porywach, zobaczymy, jak mnie poniesie. Na pewno taki całodniowy test, bo jestem ekstremalnie ciekawa tego podkładu. Korektor raczej wiem, jak się sprawdza w tej starej wersji. No i nie wiem, napiszcie, zanim przejdę do tej części z podsumowaniem, co myślicie, jak on będzie wyglądał. Jeśli podkład dla mnie jest taki właśnie rozświetlający i lekko lepki, od razu mam wrażenie, że on może nie być też trwały, bo on nie zastyga. Także nie wiem, formuła jest ciekawa, z czymś takim się jeszcze nie spotkałam, ale na ręce, tam gdzie był nałożony pod spodem, to w ogóle nic nie widać, tylko takie lekkie glow dookoła przebija, także jeśli się sprawdzi, to go kupię. Bo na chwilę obecną bardzo mi się podoba i myślę też, że byłby fajny do salonu, bo też jest taka fancy szmancy buteleczka, także ujdziemy się pod koniec dnia. Teraz godzina, no, 16:40. Ile? 7-8 godzin makijaż mam na sobie. I tak specjalnie sobie tutaj usiadłam, żeby nie było aż tak bardzo pod słońce. I muszę powiedzieć, że bardzo podoba mi się to, co jest na skórze. Błyszczyk po godzinie mi z ust właśnie już zniknął, ale bardzo mi się ten kolor podoba. I im dłużej go na sobie miałam, tym, że tak powiem, mocniej się do niego przekonałam, więc na pewno będę do mojej torebki. Bo ja lubię te błyszczyki właśnie z Clarinsa, czy mam z YSL też taki błyszczyk. Ale pomadko, balsamik, pomadko błyszczyk, ale chciałam coś po prostu jaśniejszego na wiosnę. Myślę, że to jest bardzo ładny kolor, więc sprawdzę sobie na pewno jeszcze inne odcienie, no i ten 170 przede wszystkim, po który docelowo wczoraj poszłam. I kochani, podkład wygląda po prostu świetnie. Nie powiem, że to 10 na 10, bo 10 na 10 to rzadko się zdarza, ale takie 8 na 10 bardzo mi się podoba. Jedyne, co zrobię następnym razem, jak będę go sobie nakładała, to...
pędzel do pudru wezmę taki bardziej zbity, bo wziąłem taki rozczapiżony, taki wiecie, mało właśnie ubity, jeśli chodzi o włosy. Tak sobie dosłownie tylko, wiecie, odrobinkę pudru tak omiotłam twarz, bo chciałam zobaczyć faktycznie, jak się pudr zachowywał. I muszę wam powiedzieć, że uważam, że skóra wygląda bardzo ładnie. Ja też nie robiłam sobie tego bakingu, odcinania właśnie policzków, jak to zawsze mówię, niczym nie pryskałam, więc jak na tak intensywny dzień, bo się naprawdę dużo zrobiłam, jest ciepłe, chyba z 20 stopni, byliśmy na spacerze i tak dalej, więc makijaż utrzymał się ślicznie, korektory pod oczami również wyglądają bardzo dobrze i z obydwu jestem zadowolona, wolałabym tylko, żeby ten kryjący był w takim naprawdę ładnym odcieniu, jak ten w starszej wersji. Więc nie wiem, dajcie znać, co sądzicie. Najlepiej udać się właśnie po próbkę do, nie wiem, do John Lewis, do Boots'a, czy w Polsce, gdzie on jest w Sephora, czy w Douglasie, i przetestować, bo podkłady to jest bardzo indywidualna sprawa i ja na pewno będę go jeszcze nakładała jutro palcami, rozsmaruję sobie, więc nie wiem, właśnie we vlogu, czy za jakiś czas tutaj w opisie pod tym filmikiem wam napiszę, jak on mi się sprawdził rozprowadzony palcami, czy z innymi bazami, po prostu zrobię wam taki mały update, ale czuję chcieizm. Po pierwszej aplikacji czuję chcieizm, a ostatnio, jeśli chodzi o podkłady, to kilka z nich testowałam i były takie, no okej, okay, fajne, a to jest w takim zasadzie wow, wygląda ślicznie, bo nie siedzi w ogóle na skórze, nie zważył się, ma też tak się przybliżać po prostu na takie turbo zbliżenie, bo z takiej odległości każdy źle wygląda. Na takie wyciągnięcie ręki, jak ja patrzę w lusterko, to mi się podoba, jest komfortowy na skórze i naprawdę jest moc. Także z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnym filmie. Zostawcie kciuka w górę i do zobaczenia. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.